Moi drodzy, po walce przegranej, dlatego się bardzo zawsze cieszę, że tacy zawodnicy też znajdują czas, aby tu się z nami pojawić i porozmawiać. Tomasz Zadyma Gromadzki, witam. Cześć, witam was, witam serdecznie wszystkich kibiców. Dobra, nie będę ukrywał, umówiliśmy się, że to będzie krótka rozmowa, trzy minutki, więc ja to bardzo szanuję. Tak. No ja mam zawsze czas, ale czasami już jestem tak zmęczony, czy jakoś tam głowy nie mam do rozmów, że nie, że uciekam, czy chamski chcę, tylko po prostu nie wiadomo, no każdy człowiekiem walka nie poszła po mojej myśli i może to nie jest tak, że jestem dlatego zły, bo ja myślę, że jestem bardzo zadowolony z walki, po prostu to nie był mój dzień, nie wchodziło walczyć, najlepszy przeciwnik pozwala. I tyle, no Marcin był lepszy dzisiaj, przeprosiłem gdzieś tam na zapleczu, że faktycznie była taka umowa, że nazwałem go pizdą, miałem to powiedzieć na oktagonie, tam naprawdę też miałem głowy, to nie jest tak, że umiem przeprosić, umiem, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, z kim będę walczył, kiedy będę walczył, nic nie wiem, odpoczywam dzisiaj i czekam na dalsze losy mojej federacji, mam jeszcze kontrakt na 3 walki, więc myślę, że spokojnie będę walczył jeszcze. Trudy walki oczywiście widać na twojej twarzy, natomiast jeżeli chodzi o Marcina, też było widać te trudy walki tuż po niej, gdy udzielał tutaj wywiadu nam wszystkim, słuchaj. On musiał robić kilka przerw w trakcie wywiadu, bo on był po prostu tą walką wyczerpany. Ty też widziałeś to? Dostał kolan ode mnie na wątrobę, dużo dostał ciosów, kiedy chciał mi kolana wsadzić, też tak parę razy go obijałem. Może nie na tyle, żeby go odciąć, ale po prostu widać, że stopowały go te ciosy. I to stąd też może po prostu, bo on przecież całą, jak tylko był koniec walki, on cały czas sapał, dyszał, a ja stałem sobie w skokie, bo... Widziałem cię już w walkach na gołe pięści, widziałem też, jak wychodziłeś do walk w boksie zawodowym, ale nigdy nie widziałem takiego wyjścia, takiego performance'u. Zawsze chciałeś to zrobić, tylko ci nie pozwalali, czy jak to wyglądało? Tak, po prostu wiedziałem, że tam nie będzie możliwości. Mój poprzedni promotor, pan Grabowski, nie był przychylny do mojej osoby, moich pomysłów. I gdzieś tam stopował i zawsze jak coś zrobiłem, nawet jak tylko wyszedłem w okularach, blond włosy czy coś tam, to już potem jak przegrałem i ofera z rękawicami była, że walczyłem w poduszkach, to już oczywiście były głosy od niego i od promotora Borka, że Gromadzki zamiast reklamować te swoje okulary, marynarki, pajacować, to mógłby się za treningi wziąć. Jak nie rozumieli tego flow, to jestem w miejscu, gdzie to rozumieją. Dziękuję. Obiecałem, dotrzymuję słowa, Tomek. Są tacy ludzie jeszcze na świecie. Bardzo tobie dziękuję. Dziękuję również tobie.